cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Rozdział 24. Miłość. Seria wykładów amatorskich. Część pierwsza. Chciałbym zacząć od kilku cytatów prawdziwych mistrzów kochania, dzieci. Miłość jest wtedy, gdy wychodzisz coś zjeść i oddajesz komuś swoje frytki i nie myślisz, że też dostaniesz jakieś w zamian. Chrissy, 6 lat. Kiedy kogoś kochasz, mrugasz rzęsami i wylatują z ciebie małe gwiazdki. Karen, 7 lat. Miłość jest tym, co wywołuje uśmiech na twojej twarzy, kiedy jesteś zmęczona. Terry, 4 lata. Kiedy ktoś cię kocha, mówi twoje imię inaczej. Ty wiesz, że twoje imię jest bezpieczne w jego ustach. Billy, 4 lata. Kocham cię. Kiedy mówię te słowa, każdy człowiek reaguje inaczej. Każda reakcja jest inna, ponieważ sens tego stwierdzenia jest dla każdego inny. We współczesnym społeczeństwie zachodnim koncept miłości jest w głównej mierze używany w stosunku do ludzi, z którymi mamy personalny kontakt. Na przykład, kocham swojego męża lub żonę, ojca lub matkę, chłopaka lub dziewczynę. Kochamy ich, ponieważ są naszym mężem lub żoną, matką albo ojcem i tak dalej. Zależy nam na nich tylko dlatego, że po części czujemy, że do nas należą, po części, że jakaś ich część należy do nas. Ten rodzaj miłości jest z natury zaborczy i tak naprawdę nie jest wcale formą miłości. To, co nasze społeczeństwo postrzega jako miłość, jest tak naprawdę przywiązaniem. Myślimy, że kogoś kochamy, ale nie kochamy go za to, jaki jest, tylko za to, co dla nas robi. Jesteśmy zwyczajnie przywiązani do tego, w jaki sposób wzbudza nasze uczucia. Eros był greckim bogiem miłości, szczególnie miłości romantycznej. Angielskie słowo erotic pochodzi od greckiego boga Erosa. Eros miał moc sprawiania, że ludzie zakochują się w sobie. Często używał swojej mocy, by egzekwować karę lub zemstę. Używał swojej mocy w gniewny sposób, powodując, że ludzie silnie siebie pożądali, co prowadziło ich do najwyższej formy cierpienia. Ten typ pragnienia jest nieskończony, nieustanny i podobny do picia słonej wody. Im więcej jej pijesz, tym większe jest twoje pragnienie, aż w końcu zabijesz siebie przez wypicie zbyt dużej jej ilości. Kupit jest rzymskim odpowiednikiem Erosa. On również wzbudzał u ludzi miłość i pożądanie, by osiągnąć karę, gniew lub zemstę. Dlatego pamiętaj, gdy następnym razem przyjdzie dzień świętego Walentego, proszę, pomódl się, aby strzały Kupida cię nie dosięgły, bo przyniosą ci tylko wielkie cierpienie. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Część druga. Co to jest miłość? Dictionary.com definiuje miłość jako głęboko delikatne, namiętne uczucie do innej osoby. Tutaj centralnym punktem jest to, że kochamy drugą osobę. Nie kochamy jej za to, co dla nas może zrobić, ale raczej za to, kim jest. Zatem bezwarunkowa miłość oznacza, że kochamy kogoś lub coś bez względu na okoliczności i kochamy ich za ich prawdziwą osobowość, za nic innego. Kochamy ich i chcemy, żeby byli szczęśliwi bez względu na okoliczności. Wyobraźmy sobie, że twój mąż lub żona, chłopak lub dziewczyna dzwonią do ciebie w nocy i mówią: nie chcę już dłużej być z tobą. Znalazłam kogoś innego, dzięki komu jestem bardziej szczęśliwy czy szczęśliwa. Jaka będzie twoja reakcja? Większość ludzi zareagowałoby gniewem lub smutkiem. Tak się dzieje dlatego, że oni wcale nie kochali danej osoby, z którą byli w związku. Oni tylko kochali siebie
i to, w jaki sposób dana osoba pozwalała im się czuć. Jeżeli prawdziwie kochasz inną osobę, wtedy naturalną odpowiedzią byłoby szczęście danej osoby. Powiedziałbyś coś w stylu: to wspaniale, moja droga, moje serce wypełnia radość. Cieszę się, że znalazłeś kogoś, kto daje ci szczęście. Miłość jest wolna i bez przywiązania. Nie przytoczyłem powyższej anegdoty, aby usprawiedliwić cudzołóstwo, zdradę czy rozwiązłość seksualną. Raczej podzieliłem się nią, aby zademonstrować stan bytu, jaki jest niezbędny u kogoś, kto kocha. Jaki jest najlepszy sposób, by pokochać ptaka? Czy taki, aby zamknąć go w klatce? Czy może byłoby lepiej zostawić drzwi klatki otwarte, żeby ptak mógł odfrunąć albo przyfrunąć, jeżeli miałby na to ochotę? Richard Bach, autor noweli Mewa, powiedział: jeżeli coś kochasz, daj temu wolność. Jeżeli wróci do ciebie, jest twoje. Jeżeli nie wróci, nigdy twoje nie było. Rozwinięcie bezwarunkowej miłości nie jest łatwe. Wymaga pewnej ostoi wewnętrznej siły i wymaga pewności i ufności w miłość, która jest obecna w naszym sercu. Ta bezwarunkowa miłość jest pragnieniem, które musimy rozwinąć w stosunku do wszystkich stworzeń. Tylko wtedy, gdy naprawdę kochamy wszystkie stworzenia, jesteśmy prawdziwie wolni i zdolni kochać każdego człowieka. Ten typ miłości również wymaga wielkiej odwagi. Poniższy fragment pochodzi z dzieła pod tytułem Prorok, napisanej przez Khalila Gibrana. Jeśli jednak pełni bojaźni i zechcecie w miłości szukać tylko pokoju i przyjemności, lepiej abyście okryli swą nagość i wyszli z jej mocarni w świat bez pór roku. Tam śmieją się, ale nigdy pełnym śmiechem, i płaczą, ale nigdy szczerym płaczem. Bo miłość nie daje nic poza sobą i nic prócz tego, co dała, nie odbiera. Miłość nic nie posiada, ani jej nie posiądziesz. Miłość miłości starcza. Więc jeśli kochasz, nie mów: Bóg jest w sercu moim, ale raczej: jestem w sercu Boga. Nie myśl też, iż potrafisz wyznaczać drogi miłości, bo ona, jeśli będziesz tego godny, wyznaczy drogi tobie. Miłość nie pragnie niczego poza spełnieniem. Więc jeśli kochasz i musisz pożądać, pożądaj tego. Aby roztopić się i być niby strumyk śpiewający dla nocy. Aby zaznać bólu największej czułości. Aby mieć w sobie ranę zadaną przez miłości zrozumienie. Aby krwawić chętnie i radośnie. Aby budzić się świtem, czując uskrzydlone serce i dziękować za kolejny dzień miłowania. By odpoczywać w południe, rozmyślając nad miłości ekstazą. By wracać do domu pod wieczór, pełen wdzięczności w sobie. By usnąć z modlitwą dla miłości w sercu i pieśnią chwały na ustach. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Część trzecia. Jest taka krótka historyjka napisana przez Lwa Tołstoja, którą bardzo lubię i do której nawet napisałem dawno temu adaptację. W tej historii główny bohater tłumaczy, że istnieją trzy zasady, którymi kieruje się w życiu. Najważniejsze jest to, co tu i teraz. Najważniejszą osobą w życiu jest zawsze osoba, z którą jestem w danym momencie. Najważniejszą rzeczą do zrobienia jest kochać osobę lub ludzi, z którymi się jest w danej chwili. Gdy przestrzegamy tych trzech zasad, wtedy przychodzi miłość bezwarunkowa, ponieważ wielka miłość została poszerzona o każdą istotę, z którą przebywamy w danym momencie. Zanim opuściłem Nową Zelandię, gdzie żyłem przez ponad rok, jeden z moich najlepszych przyjaciół powiedział do mnie: Samir, będę za tobą bardzo tęsknił.
Spojrzałem mu w oczy i powiedziałem: ja nie będę za tobą tęsknił, ale kocham cię całym moim sercem tu i teraz. Tak często mamy błędne wrażenie, że musimy tęsknić za ludźmi, by ich kochać. Raczej powinniśmy skupić się na kochaniu tych, z którymi przebywamy w danym momencie i kiedy jesteśmy sami, na kochaniu samych siebie. Jednakże kiedy myślimy o ludziach i pamiętamy ich, ważne jest, byśmy pamiętali ich dobrze. To jest najlepszy sposób, żeby kochać kogoś, kto już nie jest z nami, pamiętać ich dobrze. Mój kolega przesłał mi jakiś czas temu e-mailem piękną historię, którą chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Piasek i kamień. Dwóch przyjaciół szło przez pustynię. W pewnym momencie podróży zaczęli się kłócić i jeden z nich uderzył drugiego w twarz. Ten, który dostał w twarz, zraniony, bez mówienia czegokolwiek, napisał na piasku: dzisiaj mój przyjaciel uderzył mnie w twarz. Szli dalej, aż znaleźli oazę, gdzie postanowili wziąć kąpiel. Ten, który został spoliczkowany, utknął w błocie i zaczął tonąć, ale jego przyjaciel go uratował. Gdy ochłonął, napisał na kamieniu: dzisiaj mój przyjaciel uratował mi życie. Przyjaciel, który go uderzył i uratował mu życie, zapytał go: gdy cię zraniłem, napisałeś na piasku, a teraz, gdy cię uratowałem, wyryłeś w kamieniu. Dlaczego? Przyjaciel odpowiedział: gdy ktoś nas skrzywdzi, powinniśmy napisać to na piasku, gdzie wiatr przebaczenia może to wymazać. Ale kiedy ktoś zrobi coś dobrego dla nas, musimy to wyryć w kamieniu, gdzie żaden wiatr tego nie usunie. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Część czwarta. Żeby miłość zaistniała, musi zaistnieć zrozumienie jedności wszystkich rzeczy. Miłość i jedność idą w parze, jak wdech i wydech. Tak długo, jak widzimy rzeczy tego świata jako oddzielone od siebie, tak długo nie będziemy mogli doświadczyć prawdziwej miłości. Tak długo, jak istnieje oddzielność, to ten podział prowadzi do poczucia własności. To poczucie własności w swojej naturze wymaga przywiązania i wymaga od nas dbania jedynie o rzeczy, które nas dotyczą. Jednak kiedy dojrzymy jedność, wtedy rodzi się uniwersalna miłość. Kiedy wzajemność powiązań jest dostrzeżona, kiedy niebo i ocean są własnym odbiciem, wtedy rodzi się miłość. Miłość rodzi się, gdy zrozumiemy, że krzywdząc drugiego człowieka, krzywdzimy również samych siebie. To poczucie jedności jest niezbędne, by miłość mogła istnieć. Dwoistość i separacja nie może współistnieć razem z miłością. Miłość jest ponad dwoistością podziały. Zostało to dobrze opisane we wspaniałym fragmencie Tao Te Ching. Kiedy piękno zostało rozpoznane w świecie, nauczono się brzydoty. Kiedy dobro zostało rozpoznane w świecie, nauczono się zła. Musimy kochać ludzi bez względu na okoliczności. Jezus z Nazaretu powiedział: miłuj wroga. Musimy także być w stanie kochać i współczuć tym, którzy nas krzywdzą lub tych, którzy każą nam krzywdzić. To jest prawdziwa miłość i miłość uniwersalna. Móc przenieść naszą miłość i współczucie na tych, którzy uczynili nam największy ból i największe cierpienie. To jest konieczne. Od jakiegoś czasu naród tybetański jest prześladowany przez Chińczyków. Jednak wspólnota buddyjska w Tybecie rozumie, że ich największym wrogiem nie jest chiński rząd i milicja, która ich prześladuje. Raczej to złość, która powstała w ich sercach. To jest powodem, dlaczego praktykują oni regularnie miłującą dobroć i współczucie dla narodu chińskiego. Musimy kochać nawet tych, którzy nas skrzywdzili lub zranili najbardziej. Podsumuję przepięknym przesłaniem świętej Teresy.
Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i egocentryczni. Kocha ich mimo wszystko. Jeżeli czynisz dobro, ludzie powiedzą, że jesteś samolubny. Czyń dobro mimo wszystko. Jeśli masz sukcesy, nabędziesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. Co dobrego zrobisz dzisiaj, jutro pójdzie w niepamięć. Bądź dobry mimo wszystko. Uczciwość i szczerość narażą cię na cierpienie. Bądź uczciwy i szczery mimo wszystko. To, co budowałeś przez lata, może zostać zburzone w jedną noc. Buduj mimo wszystko. Ludzie pragną twojej pomocy, ale mogą cię zaatakować, gdy im pomożesz. Pomagaj ludziom mimo wszystko. Dawaj światu to, co masz najlepszego, spodziewając się w zamian ciosów. Dawaj światu wszystko, co masz najlepszego, mimo wszystko. Kochani przyjaciele, dziękuję wam za przyłączenie się do nas i pamiętajcie, by iść sekretną ścieżką miłości z odwagą, radością i entuzjazmem.